A w naszym studiu Marek Borowski, witamy bardzo serdecznie. Adam Borowski, witamy bardzo serdecznie. Działacz opozycji w czasach PRL i obecny członek klubów Gazety Polskiej. Adamie, witamy bardzo serdecznie. Witam Państwa serdecznie w ten radosny świąteczny dzień. Witam radosny Cię. Świąteczny dzień. Świętujemy setną rocznicę, 103. rocznicę niepodległości, no ale wszystkie te wydarzenia, o których dzisiaj będziemy mówić bardzo długo, były 100 lat temu. Jednak warto powiedzieć, ludzie, którzy doprowadzili do tej niepodległości, którzy wtedy kierowali tą nawą państwową i Roman Dmowski, Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, tak, i wszyscy tak. inni działacze, to byli ludzie urodzeni no, najpóźniej w latach 70., 80. XIX wieku. Urodzeni, którzy zaczynali, wchodzili w życie publiczne, kiedy nawet perspektywa tego, że Polska będzie niepodległa, że odzyska niepodległość, była przez znaczącą część społeczeństwa, jeśli nie większość, uważana za mrzonki, szaleństwo albo coś niebezpiecznego. I to jest chyba taki element, który również jest w twojej biografii. Tak, to jest element, który no, trzeba mieć wyobraźnię, rzeczywiście trzeba mieć wizję, marzenia, żeby rozpocząć działanie w sytuacji, w której nadzieja, to co powiedziałeś, nadzieja na niepodległość jest po prostu no, nieskończenie wręcz daleka, prawda? Jeżeli już nawiązałeś do mnie, do mojej osoby, to rzeczywiście w tych latach 80. ja nie miałem najmniejszej nadziei, że za swojego życia obejrzę niepodległą Polskę, suwerenną. Bo oczywiście państwo było, ono było niesuwerenne, ono było zależne i nasze marzenia o suwerenności, o niepodległości były. Natomiast tak zakładałem, że dopiero moje dzieci może, jeśli będą się starały, prawda, to tą niepodległą zobaczą. I nawet sobie myślałem, że jeśli mój syn nie podejmie takiej pracy, która spowoduje, że pójdzie do więzienia za walkę o niepodległość, to będzie moja to porażka wychowawcza. A wracając do tamtych czasów, to rzeczywiście trzeba było mieć, no myślę, że jeszcze więcej wyobraźni, bo jednak to przyspieszenie technologiczne, to czasowe, prawda, to skrócenie odległości czasu w naszym życiu było po prostu, że tak powiem, bardzo widoczne, namacalne. To się wszystko zmieniało w czasie bardzo szybko. Wtedy tak nie było i trzeba było ogromnej wiary w Polskę. Wiarę w Polskę, wiarę w Polaków, żeby wierzyć, że poderwą się do niepodległości. A czy ten cud polegający na wejściu na tron Piotrowy Jana Pawła II miał wpływ na twoje myślenie? Nie, no to moje myślenie znak? To zdecydowanie. Ten dzień, kiedy wszyscy nagle zaczęliśmy się cieszyć, prawda? Mówię, Boże Święty, co to się stało, że Polaka wybrali, prawda? To przez to, tron Piotrowy, prawda? To było coś niewiarygodnego żeśmy zobaczyli, jak Ojciec Święty przyjechał, że jest z nas dużo podobnie myślących. No, chodziliśmy oczywiście do kościoła, te kościoły były pełne, bardziej pełne niż w tej chwili, ale jednak pełny kościół to nie robił takiego wrażenia. Jak milion ludzi, prawda? Na błoniach stadionu dziesięciolecia. Tak, i śpiewali, prawda, i się cieszyli. Rzeczywiście to było duże wydarzenie. I tam był ten słynny przypadek, kiedy to współpracownicy i oficerowie bezpieki nie mieli instrukcji, co robić w momencie podniesienia. Tak, to prawda. Ale ja bym wrócił. To państwo nie, bo tutaj nie dokończył Adam. No, sytuacja była taka, że w czasie podniesienia wierni uklękli przed hostią, a oni nie wiedzieli, czy klękać, czy nie, bo nie było instrukcji. Więc stali i nagle się okazało, że w tym morzu ludzi jest kilkuset może współpracowników gdzieś tam rozstawionych. To zaraz, to tak wygląda prawdziwa dysproporcja sił, to kto tu jest silniejszy? Kto tu jest panem tego terenu? Tak, ja przypomnę, że bodajże w marcu chyba były, czy w lutym albo w marcu były, 80. roku były wybory. I co? No i w sierpniu się wszystko się przewróciło. Ale wracając do tamtych czasów, to ta polityka rusyfikacji była naprawdę silna i dosyć skuteczna, trzeba sobie powiedzieć, bo w 15 roku, to lubię ludziom przypominać, prawda, którzy nie wierzą w Polaków.
Ja to lubię przypominać, że w 1915 roku, kiedy wojska rosyjskie opuszczały Warszawę, to tak zwana Warszawa, ulica, to powszechne było, mówiła, nasi odchodzą. To było pierwsze pokolenie, które zaakceptowało, że jest częścią państwa rosyjskiego? Że jest częścią państwa rosyjskiego, prawda? I nagle potem wystarczyło raptem 19 lat, prawda? 19 lat wystarczyło, żebyśmy wychowali pokolenie, które no, stworzyło unikalne państwo podziemne. No, więcej, po 4 latach ci, którzy wtedy żałowali, że o, nasi odchodzą, zapisywali się i szli na wschód walczyć przeciwko bolszewickiej, której przyłączyli się byli carscy oficerowie i carskie pułki. Tak, bo trzeba jasno powiedzieć, że znowu, że tych oficerów legionowych, prawda, nie było tylu, żeby prawda, no, obsadzić wszystkie stanowiska związane z no, wojsku, żeby polską niepodległość w 20 roku obronić. A jednak oficerowie właśnie z różnych armii, prawda, bo z armii austriackiej, rosyjskiej, pruskiej, oni masowo wstępowali do wojska i bronili polskiej niepodległości. Etniczni Polacy mieli szansę być oficerami, nawet generałami w armii carskiej, mieli szansę awansu w armii wielonarodowościowego Imperium Habsburgów. Tak. Natomiast jeśli chodzi o Imperium Pruskie, to trzeba było zostać Niemcem żeby być tam. Ale jednak przyjeżdżali, kiedy byli zwalniani z frontu zachodniego Polacy z Wielkopolski, prawda? To też byli oficerowie, prawda? Którzy natychmiast organizowali Wojsko Polskie w Wielkopolsce, prawda? Patrzymy na te wydarzenia sprzed 100 lat i szukamy analogii do czasów dzisiejszych. No nie da się tutaj nie wspomnieć o natarciu na granice Polski. Po raz pierwszy polskie granice są kwestionowane. Ktoś organizuje ruch taki poniżej progu wojny, no ale jeżeli za tymi imigrantami są żołnierze uzbrojeni po zęby, żołnierze służb białoruskich, rosyjskich, tego przecież nie wiemy, no to nie jest to przypadek. I zastanawiamy się, jakie są analogie historyczne i na przykład jako pierwsza rzecz, jak Polacy reagują na tą sytuację? I proszę tutaj o refleksję. Przyznam szczerze, że jestem zaskoczony takim, bo nie chcę używać, jest święto, nie obrażajmy się wzajemnie i nie mówmy, że dzisiaj będą maszerować naziści, faszyści, i prawda, nacjonaliści i tak dalej. Mamy święto, świętujmy, cieszmy się, ale rzeczywiście to, jak część polskiego społeczeństwa reaguje na to, co się dzieje na granicy, to przyznam szczerze, przy polskich doświadczeniach, przy polskiej historii, to przyznam szczerze, że jestem w szoku. Różni celebryci, politycy, posłowie polskiego Sejmu, na miłość boską, reagują w sposób po prostu straszny i obrażają polskie wojsko, polskich pograniczników, którzy no, wręcz myślę, że z narażeniem życia służą, by tą granicę zabezpieczyć. Ten podział akurat. Ja myślałem, że to jest taki moment, w którym no, jakoś jesteśmy w stanie stanąć razem obok siebie, tak jak stanęliśmy właśnie w 18 roku, prawda? Kiedy też kraj był podzielony. Ja tylko przypomnę, że legioniści, którzy złożyli przysięgę, prawda? Legioniści, którzy poszli do obozów internowania, którzy przysięgi nie złożyli, nazywali zdrajcami tych, którzy przysięgę złożyli, prawda? I poszli do polskiego, albo do Polnische Wehrmacht, czy do Polskiego Korpusu Posiłkowego. Tam też były straszne różnice, tylko przyszedł 11 listopada, przyszła niepodległa Polska i wszyscy razem zapomnieli o tych różnicach, stanęli ramię w ramię. Przecież konflikt między Dmowskim czy Piłsudskim był znany i różne wizje Polski. Natomiast w sytuacji Piłsudskim a Sikorskim, który był uważany za austriackiego lojalistę. Dokładnie, Sikorskim. I jednak to był moment, w którym wszyscy razem ramię w ramię stanęliśmy. W 20 roku nie było żadnych wątpliwości, prawda, po której stronie należy stanąć. A tutaj zapomnieliśmy tą lekcję historii i polscy posłowie w Sejmie mówili takie głupstwa, nawet w takiej chwili zagrożenia, kiedy już wiadomo, co tam się dzieje, prawda, kiedy obrazki pokazywały
atak na te zasieki, które tam zbudowaliśmy, próbę rozwalania, przebicia się, to do ostatniej chwili w Sejmie rząd był atakowany i po prostu... A czy opozycja, która zbierała punkty wśród swoich sympatyków, krytykując praktycznie wszystkie inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości. Zacznijmy od tych związanych z tym, co się dzieje na granicy. Kontrola na granicy, obrona. Pamiętamy te wezwania, by tych ludzi, którzy chcą wpuścić. Potem pamiętamy legitymowanie oficerów czy żołnierzy, szkalowanie ich na granicy. Przyjeżdżały jakieś takie formacje po prostu pań, które... Powiedzmy jeszcze jedno, bo to było wtedy, a teraz jest inaczej. I czy opozycja nie przeliczyła się? Nie, myślę, że się przeliczyła i w tej chwili sygnał od pana Donalda Tuska poszedł bardzo wyraźny, prawda, który wzywając kraje Europy, prawda, przywódców Europy do pomocy Polsce, jakby wycofał się. Ja pamiętam, Donald Tusk był w Niemczech i jak pisał jeden z portali będących własnością koncernu Ringer, Axel Springer, rozmawiał z samą górą. Boże święty. Sama góra. Pił za szczytu. Sama góra, to jest po pierwsze rusycyzm. Samy je, bolszyje, to jest rusycyzm największe. Sama góra dla Donalda Tuska jest po pierwsze w Niemczech. Tak jest. I on z nią rozmawiał. Tak jest, dokładnie. Dostąpił zaszczytu, że udzielili mu audiencji i pewnie udzieli instrukcję, że dalej po prostu tak nie można. Donald, keine Grenzen, to już nie dzisiaj, teraz trzeba Grenzen. Zmiana, jest inny etap w tej chwili, i to się zmieni. Nicht keine Grenzen, ale teraz będą... Sehr gute Grenzen. Tak jest. Ja myślę, że my cieszę się, że mamy tyle siły, bo przyznam szczerze, że pisząc 29 sierpnia o konieczności budowy takiego, nazwijmy to muru, chociaż to nie chodzi o mur ceglany, prawda, tylko taki mur, taki jak zbudował Izrael na granicy z Palestyną, żeby uniknąć tych ataków samobójczych. Ja pisałem o tym 29 sierpnia, że to należy, to po prostu należy robić po prostu natychmiast. No. Po prostu trzeba to robić natychmiast i Izrael dowiódł. No i znowu wszystkie siły trzeba rzucić. Debatę o budowie muru, o tym, co mówili posłowie, jak głosowali. Ci, którzy dzisiaj mówią, że trzeba bronić granicy. Donald, keine Grenzen mówił, że teraz, wtedy, że to w ogóle niemożliwe. Po co to robić? Puścić tych biednych ludzi. Ja pamiętam, jak Donald Tusk mówił, że wybudują jeden płot, jedne zasieki, drugie zasieki i to niczemu nie służy, prawda, i tak dalej. I także jest zmiana etapu na szczęście i instrukcje poszły. Donald Tusk jest pojętym uczniem i błyskawicznie wyda również dyspozycji swojej partii, by po prostu nastąpiła zmiana narracji. Chociaż oczywiście to, że jest katastrofa humanitarna, to, że należy pomagać, prawda, to, że należy, że polski rząd, polscy pogranicznicy, może już nie będzie, że pogranicznicy, ale to, że polski rząd, że tak powiem, nie reaguje humanitarnie, to ta narracja będzie cały czas. Ja nie Warto mam podkreślić wątpliwości. Jeszcze, bo rozmawialiśmy wcześniej. Państwo widzieliście, generał Wiesław Kukuła został generałem broni. Dzisiaj to człowiek, który tworzył Wojska Obrony Terytorialnej. Człowiek, który ideowo również wymyślił, jak tych... No, współpracy z Antonim Macierewiczem, jak tych żołnierzy kształtować. I zachowanie żołnierzy, funkcjonariuszy, polskich strażników granicznych na granicy. To jest coś wspaniałego. Oni są pełni niezwykle profesjonalni, pełni takiego humanitaryzmu. No, nie atakują, nie dają się sprowokować świadomym manipulacjom Łukaszenki. Słyszymy o samochodach, które tam transmitują płacz dzieci, o jakichś próbach straszenia Polaków. Nasi, ja jestem naprawdę
bardzo dumny z naszych żołnierzy, tak, że oni tak do tego podchodzą. Tak, no, no, potrzebni są tam twardzi ludzie, rzeczywiście, bo obrazki, które są po drugiej stronie, prawda, kiedy tworzy się tarcze z kobiet i dzieci, to trzeba, a jednocześnie zza ich pleców dosyć agresywnie rzuca się przedmiotami w tutaj w polskich pograniczników, strażników, policjantów, to trzeba naprawdę mieć stalowe nerwy, żeby nie ulec prowokacjom. I myślę, że tutaj no, możemy być dumni z polskich służb, że zdają egzamin. No. Ja przyznam szczerze, pisząc to, ten swój wpis, i mówię, że jak ruszy tak kilkanaście tysięcy ludzi z narzędziami do... to my po prostu sobie nie damy rady. Daliśmy sobie radę i to rzeczywiście jest wspaniałe. Chylimy czoła i dzisiaj będziemy no, na ich cześć również maszerować. Szczególnie dzisiaj Adam Borowski, działacz opozycji w czasach PRL, naszym gościem. Pięknie dziękujemy. I dziękuję państwu. Dziękujemy przede wszystkim żołnierzom, funkcjonariuszom i policjantom, którzy strzegą naszej granicy na wschodzie. Panowie, panie, jesteśmy z wami.